No i widzicie, że to jest na żywo? Dobrze, ale to wiele jak to jest. Najważniejsze ostatnie. Okej. Okay. Był to wasz eksperyment rozwodzionek. Eksperyment, nie mam czołówki, więc wymyśliłem czołówkę, która lepiej była odwrotnie, bo wszystko jest w ogóle odwrotnie. To jest kolejny program pod tytułem KHT, czyli Kontrwywiadowcza Charakterystyka Terenu. Jak napisałem, to ma być coś w rodzaju przeglądu prasy, ale tak trochę po mojemu, niekoniecznie zawsze przeglądu prasy, tak jak w telewizji, ale na to, tego, na co ja zwróciłem uwagę przy codziennej prasówce. Pierwszą sprawą, którą bym się chciał zająć, dość krótko, to jest ujawnienie materiałów dotyczących śmierci, dotyczących zabójstwa, zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Pamiętam ten zamach, byłem wtedy co prawda małym dzieckiem, a pamiętam go w sposób dość dziwny, dlatego że wtedy o 14:10 w niedzielę miał lecieć Huckleberry. I nie poleciał Huckleberry, tylko pan powiedział, że dokonano zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w związku z czym nie puszczano tego programu. Tak było wtedy w Polsce Gomułkowskiej. Byłem w Dallas, miałem okazję być na pewnym kursie w Dallas i razem z policjantami miejscowymi, amerykańskimi i kimś z FBI, zaprowadzono nas do Muzeum Piątego Piętra. Tam z tego okna można było się wychylić, można było przymierzyć się, stanąć tam, gdzie w takich rysunkach stóp w ogóle, tam gdzie podobno stał Oswald, wziąć atrapę karabinu i na ulicy było narysowane miejsce, w którym Kennedy dostał pierwszy strzał. I rozmawiałem z tymi policjantami, zapróbowałem, no i oni sami twierdzili coś, że to bardzo ciężko byłoby strzelić z tego miejsca tak, żeby taki był skutek, jak to było widać na filmie. Zresztą jest to teoria spiskowa, chyba najsłynniejsza w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ujawnione materiały, to dlatego krótko, że sam się muszę z tym zapoznać. Tego jest cała masa, bardzo, bardzo duże. Ja doszedłem tam do 400 któregoś, a jest jeszcze chyba z 6 tysięcy albo i więcej. Jest to ciekawa rzecz generalnie. To, co mnie zwróciłem uwagę, bo przeglądałem całość, tak sobie przerzucałem, że w jakiś sposób śledztwo wiązane było z późniejszym zabójstwem pastora Luthera Kinga. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście jest tam ślad rosyjski, a ciekawa jest ta informacja o telefonie na 25 minut przed zamachem. Sądzę, że po przestudiowaniu tego wszystkiego będę mógł zrobić nawet szerszy program na ten temat, bo zabójstwo Kennedy'ego jest rzeczywiście nadal tajemnicą. Czy te materiały coś rozjaśnią, czy nie rozjaśnią, to nie wiem. Ja popatrzyłem na niektóre depesze, bardzo ciekawie sobie dokumentów. Notabene, jak się poczyta, no, musiałbym znać dobrze nomenklaturę amerykańską, żeby zrozumieć w pełni, więc szukam również wyjaśnienia, jak te dokumenty, jaki był obieg tych dokumentów, gdzie szły depesze. Widziałem tam depesze z Japonii, ale to depesze z rezydentury w Japonii, z rezydentury CIA w Japonii, ale to były raczej takie, jakby to powiedzieć, no raczej takie czysto prasowe informacje. Oczywiście postać Oswalda chyba zostanie wyjaśniona. Mógł on być rzeczywiście rosyjskim nielegalem, prawdziwy Oswald mógł gdzieś sobie leżeć w tym wielkim kraju, jakim był Związek Radziecki, pod ziemią albo w zimniejszych regionach tego kraju mógł gdzieś tam przebywać. Oczywiście, że tak. Czy to była jakiś sposób zemsta za próby zabicia Castro, czy
i wywołanie jakiejś presji na Stany Zjednoczone, tego nie wiem. Zobaczymy. Warto te dokumenty przestudiować, znalazłem całe to archiwum, no i powoli studiuję i obiecuję Państwu, że do tego jeszcze wrócę. To naprawdę, ja przypomnę film Olivera Stone'a, który w jakiś sposób pokazuje fikcyjny proces. To moment, w którym Oswalda nie zabito. Był jeszcze przed ten film amerykański, bardzo mało znany zresztą, który się nazywał Proces Lee Harvey Oswalda, całkowite political fiction, który przedstawiał hipotetyczny proces Oswalda i również szedł w kierunku jednak zaangażowania wywiadu radzieckiego, czyli KGB w tą sprawę i wiązał Oswalda z tą sprawą. To jest bardzo mało znany film telewizyjny, chyba z lat 80. czy z lat 70. Ja nie pamiętam po prostu już. To było raz go tylko widziałem. Także dajmy sobie spokój z Kennedym, ale pozostajemy na razie w wywiadzie. Wczoraj ukazał się na stronach chyba internetowych jednej z warszawskich gazet artykuł pod tytułem Agencja Wywiadu. Ja trochę skomentowałem, poprawiłem pewne rzeczy, które tam są i widzę, że artykuł został poprawiony. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że z tych informacji, które tam są zawarte, właściwie to bym nie potwierdził tylko jednej dotyczącej człowieka o pseudonimie Ryba, dlatego że to była akurat osoba, która przez grupę Artura W. i zastępcę szefa została należała do grupy ludzi zneutralizowanych dość szybko. Nie tylko zresztą on, to nie jest zresztą człowiek z korzeniami w SB, tylko to jest ktoś, kto przyszedł na początku lat 90. do pracy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, również nie czepiałbym się zbytnio tych pieniędzy, o których mowa od Niemiec, dlatego że nie wiem, jakie było przeznaczenie tych pieniędzy. Nikt z Państwa nie wie, jakie było przeznaczenie tych pieniędzy. Czasami jest tak i bywało tak, że służby partnerskie przekazywały gotówkę na określony cel. Czy miała to być wypłata komuś czegoś, czy miała to być zakup jakiegoś sprzętu, czy jakaś wspólna operacja. Nie zawsze w wywiadzie to wszystko jest księgowane. Taka to jest niestety praca. Znaczy jest to w jakiś sposób rozliczane, ale to o tym już nie będę mówił publicznie. Także tego bym się nie czepiał. Natomiast oczywiście, że PO dokładnie zniszczyło pracę na kierunku rosyjskim. Ktoś napisał pod tym artykułem, że wydano zakaz tylko w Moskwie, zakaz pracy operacyjnej ze względu na reżim kontrwywiadowczy. Nie tylko, ponieważ równocześnie w tej samej Moskwie wymieniono doświadczonych oficerów na oficerów, którzy byli jeszcze czasami w służbie przygotowawczej, więc zupełnie nie wiedzieli, jak się poruszać na tym rynku. I to jest jakby prezent dla Rosjan w tym momencie, ponieważ Rosjanie bardzo łatwo ich rozpracowali. Druga sprawa to jest, że warto by również wspomnieć o przeniesieniu pokoju rezydenta, tak na wprost właściwie ambasadora, tak żeby rosyjska sekretarka ambasadora mogła dokładnie widzieć, kto przychodzi do rezydenta, co robi rezydenta, ponieważ rezydent był taki akurat, że żądał, żeby szyfrant również do niego przychodził. A do kogo chodzi w planie pracy ze szyfrant? Jak tylko i wyłącznie do ambasadora, no i oczywiście do służb w tym momencie. Tak to mniej więcej było. Było również szereg ciekawych symptomów, szczególnie po 2010 roku. Na przykład rosyjska firma remontująca ambasadę, tam jeden blok przy ambasadzie, znalazła i przyniosła do faceta do spraw bezpieczeństwa całą skrzynkę podsłuchów wyjętych ze ścian jeszcze z lat 60. Czy było czynne, czy nie. No myśmy chcieli to, żeby to sprowadzić do Polski, zobaczyć, co to jest za sprzęt. Oczywiście to był pewnie sprzęt muzealny, ale to też było ciekawe, gdzie one były. I okazało się, że tego nie sprowadzono. Nie ma. Gdzieś ta skrzynka zginęła. To też była jedna z takich rzeczy. W artykule wymieniony jest pułkownik W, ale nie Wroński, którego ktoś potem nazywa Arturem. Znam tę osobę dość dobrze jeszcze skąd wywiadu w końcówce mojej sprawy z rezydenturą rosyjską. Został podłączony, no a niestety ja wyjechałem, on potem awansował dość mocno, między innymi na tej sprawie i wszystkim się chwalił, że to jest jego sprawa, ale dajmy spokój jakimś osobistym
animozji, idiosynkrazją. Ciekawe jest również to, że do agencji wywiadu przytulano w latach PO praktycznie wszystkich tych, których wywalało wojsko, wywalało SWW. Zastępca i ów dyrektor odeszli ze SWW w jakichś bardzo dziwnych okolicznościach. Nie chcę powtarzać plotek, bo chyba wiem jaki, będąc właściwie zawieszonymi, zostali przyjęci tutaj. I tu zaczęli robić swoje porządki. Razem z nimi przyszedł również ktoś, również na stanowisko dyrektora, przeciwko komu trwało dochodzenie prokuratorskie. Będąc podejrzanym w jakiejś sprawie prokuratorskiej, dostał dopuszczenie do spraw, do stopnia ściśle tajnych, bo musiał tą funkcję sprawować. Nie tylko on zresztą, bo to samo było z ludźmi z APW, których się pozbywała ABW, również przychodzili tutaj do agencji wywiadu. W artykule jest jeszcze ciekawa rzecz, o której nawet nie wiedziałem, ponieważ tam jest tak nam powiedziane, że obecny szef agencji wywiadu był kiedyś w SWW. Tego nie wiedziałem, bo w oficjalnym życiorysie to myślałem, że to jest dyplomata, jakiś arabista, dyplomata, chyba arabista nawet. Nie znałem tego człowieka. Nie znam tego człowieka w ogóle i dla mnie było nowością. Natomiast artykuł jest jeszcze dla mnie z jednej strony ciekawy, dlatego że jest to efekt, nie chciałbym, aby to był efekt ustawy dezubekizacyjnej. Ja już o tym pisałem, ale powiem jeszcze raz. Bez względu na to, co Państwo myślicie, a wszyscy popierają ustawę dezubekizacyjną, musicie wiedzieć, że na rynku, w cudzysłowie na rynku, znalazło się ponad 2,5 tysiąca ludzi, którzy wiedzą, jak wyglądają dzisiejsze służby. To są ludzie mniej więcej w moim wieku, są oni starzy. Ludzie mający ponad 20 lat pracy w Nowej Polsce i wiedzą, co mogą służby, sami w tym uczestniczyli, aktualne służby, jaki jest sprzęt i tak dalej. Ta wiedza jeszcze z 10 lat będzie aktualna. Przeciwnik, bez względu na to, kimkolwiek będzie, on nie potrzebuje muzealników, nie potrzebuje partyzantów. Ludzie, którzy odeszli w połowie jeszcze lat 90. nic na temat służb nie wiedzą. Nie mogą wiedzieć, bo naprawdę dużo się zmieniło. Te zmiany jakościowe my znamy. Znaczy ja mówię my w sensie pokoleniowym, ponieważ ja jestem zupełnie na zewnątrz tego środowiska. Ci ludzie są groźni, ponieważ odczuwają to mniej więcej tak jak ja, że ja jeszcze raz powtórzę, ja za SB po poprzedniej ustawie dezubekizacyjnej miałem 352 zł, bo cała reszta to była emerytura wypracowana po roku 90, łącznie z ze wszystkimi przywilejami emerytalnymi. Wszystko było według ustaw po roku 90. Nic nie było z czasów poprzednich. Teraz, dzięki ustawie dezubekizacyjnej, zwiększono mi za SB pięciokrotnie do 1716 zł, natomiast zabrano całą resztę. Większość tych ludzi jest ludźmi jeszcze w miarę młodymi, z rodzinami, z dziećmi, z wieloma uwarunkowaniami, a nie wszyscy będą tacy mocni. Wiem natomiast, że wszyscy są wkurzeni. Jest to zagrożenie kontrwywiadowcze, typowo kontrwywiadowcze. Wyobraźcie sobie Państwo 2,5 tysiąca świetnie wyszkolonych, znających dzisiejsze służby, dzisiejsze Anno Domini 2017, zostaje wolnymi na rynku. Oczywiście ja wiem, że to, co w tej chwili powiem, wywoła natychmiast odpowiednie retorsje, może wywołać odpowiednie retorsje i najprawdopodobniej dziwne stwierdzenie. Ja nie mówię tego jako ostrzeżenie, ja mówię to po prostu i wyłącznie jako tak zwaną diagnozę sytuacji. Tylko i wyłącznie diagnozę sytuacji, proszę Państwa, ponieważ ja, jak wszyscy wiedzą, ja jestem, uważam się właściwie za oficera kontrwywiadu i dla mnie jest to diagnoza zagrożenia kontrwywiadowczego ogromnego. Ogromnego. Obawiam się również, że wiem, że istnieje, że jakakolwiek kontrola operacyjna nad tymi ludźmi będzie kontrolą represyjną. Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem, w jaki sposób oni to zrobione. Zabiorą paszporty, zabiorą dowody, wsadzą wszystkich na wszelki wypadek do aresztów prewencyjnych. Nie wiem, nie potrafię, może nic nie zrobią. W każdym razie bardzo ciężko będzie inwigilować ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno, prawie wczoraj, sami inwigilowali i potrafią z tym walczyć. To jest zagrożenie, z którego ustawodawca nie zdał sobie sprawy. I jeszcze raz powtarzam,
Ja mówię o ludziach, o moim backgroundzie, podobnym moim backgroundzie, czyli którzy spędzili 1/3 swojej pracy, 1/4, niektórzy 1/5 swojej pracy w SB, ale potem cały czas pracowali tutaj na ciekawych kierunkach przez 20 kilka lat, tak jak ja. I w tym momencie pozostawienie ich zupełnie na zewnątrz, zabranie im wszystkiego, powoduje ogromne zagrożenie kontrwywiadowcze. Ja oczywiście nie krzywdzę, nie chcę krzywdzić kogoś i nie powiem, że ktoś pójdzie tam do Rosji jako oferent i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ale już są pewne przejawy kupowania tych ludzi przez różne dziwne fundacje, organizacje i tak dalej, których nikt nie kontroluje. Państwo, żadne państwo na świecie nie może sobie na takie rzeczy pozwolić. O emerytów, świeżych emerytów ze służb, wszędzie na świecie dba się nie dlatego, że te służby są takie troskliwe i tak kochają tych swoich ludzi, ale właśnie z tych powodów, żeby nie doszło do takiego zagrożenia. No cóż, ja się nie znam, ja zresztą przypuszczam, że cała ta moja wypowiedź zostanie odebrana, o patrzcie, ty panie mówiłem, patrzcie jaki prowokator, dołożyć mu, zamknąć, aresztować, bo to szpiedzy, ponieważ wydaje mi się, że obecne służby, szczególnie te, które są za kontrwywiad odpowiedzialne, to raczej wyznają zasadę gaz, pała, pała, gaz, a w pracy operacyjnej ta zasada nie działa. To nie jest ZOMO, to jest zupełnie co innego. I teraz wracając do tego artykułu, już na samo zakończenie. Ciekaw jestem, czy informatorzy redaktora Jakubowskiego, który kiedyś zresztą jakiś rok temu zaatakował mnie potwornie, wyzywając mnie od źródeł ze wsi i tak dalej, i różnych takich innych, tymczasem nie przeczytał nawet mojego życiorysu wtedy, więc nie wiem, tak zaatakował, proformą atakuje wszystkich. I nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, że w pewnym sensie został jednak wprowadzony w błąd i dotknął tylko problemu, który jest najmniejszy z tych wszystkich problemów. Zakaz pracy operacyjnej, ponieważ jeżeli już ktoś chce tak mówić na temat Rosji, na temat pracy operacyjnej, to pan redaktor powinien wrócić do czasów SLD. Dlatego, że praca operacyjna na kierunku rosyjskim została praktycznie rozbita, również przez SLD, niestety. Kiedyś może o tym powiem tylko jedno, że za czasów SLD, będąc w Londynie, robiliśmy sprawę związaną z polskim dyplomatą i jego nieautoryzowanymi kontaktami z oficerami SWR stacjonującymi w Londynie razem z Brytyjczykami i sprawa była poprowadzona tak, przez ówczesne kierownictwo, ta sprawa nie wyszła, dyplomata został ostrzeżony i w ciągu dosłownie 1-2 dni wyniósł się z terenu Wielkiej Brytanii, a myśmy zostali po prostu z kwitkiem. To też o czymś świadczy, to nie jest tak. Potem było 2 lata PiSu, niecałe 2 lata PiSu, które były wieczną reorganizacją i potem jak wyszło PO, dokończyło w ogóle to wszystko, że kierownik nie działał. Jeden z moich kolegów na przykład został odwołany z placówki zagranicznej jednej rosyjskich placówek, i został odwołany, ponieważ był zbyt aktywny, a to groziło te konspiracje. Jak dziwne, trafiam oficer na placówce, zawsze praca oficera wywiadu za granicą zawsze grozi te konspiracje. No ale cóż, ów pan pułkownik Artur, zwany przez wszystkich kręciołkiem albo kołowrotkiem, miał różne metody działania, ale tak prawdę mówiąc, to nigdy nikogo w życiu nie zwerbowała jego praca operacyjna. Była dość miernie oceniana. Jeszcze raz powtórzę, że ZWW odszedł razem z zastępcą w jakichś bardzo okolicznościach bardzo dużego skandalu. Pojawił się u nas i zaczął robić swoje porządki, między innymi wprowadzać szkolenia polegające na tym, że siadał naprzeciwko człowieka i 20 minut patrzył mu się prosto w oczy, twierdząc, że w ten sposób uczy mowy ciała. Bardzo ciekawe. No ale cóż, to jest agencja wywiadu, do której ja nie mam dostępu, nie chcę mieć już więcej dostępu, tak jak do żadnych służb. Sądzę, że służby mi te obecne nie zapomną tego programu, przypomną sobie i już pewnie u prokuratura będzie, że zaraziłem jakieś tajne informacje. Dziękuję Państwu. Była to kontrwywiadowcza charakterystyka terenu, która na początku stała na głowie. Jeśli ktoś z Państwa potrafi zrobić do tego czołówkę, to bardzo bym prosił, a to, co ja zrobiłem na początku, powinno Państwu się z czymś skojarzyć. Jestem ciekaw, czy ktoś wie z kim. Dziękuję.
Do widzenia.